Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Na ostatnim filmie z KSHG udało nam się wygrać Hola, no ale dzisiaj muszę go sprzedać, żeby oczywiście mieć na dzisiejszy opening. Witam bardzo serdecznie na oczywiście naszym kochanym KSHG 29 prawie tysięcy złotych. Na dzisiejszy opening, no jest to budżet na pewno, który można fajnie tutaj zawojować i oczywiście skrzyneczkę na przykład Snorty i dwie skrzynki Casehawk otworzyć. 8400 zł koszt tej bitwy, stary, no jak nie zostawisz w tym momencie łapy w górę za to, co robię, no to stary, no naprawdę się pogniewamy. Cztery takie skrzynki kosztują nas łącznie 8000. Bot Buła, bot Jorge, Giorgio, bot Giorgio, stary, co? O co tu chodzi? Dobra, ale... zobaczmy, jak nam pójdzie tutaj w tej bitwie. Ej, ale nowe boty zostały dodane, tak? No to zaraz będzie trzeba sobie tutaj obczaić tutaj te boty, ale no ojejku, no i patrz. No i nowy bot tutaj przyszedł i nas nieźle tutaj w tej ostatniej... Nie, no to są jaja? Patrz to. I Tiger tu właśnie tutaj trafił. 22 tysiące. No dobra, nie jest to bitwa, którą chciałem zacząć ten film. Znaczy, bitwą chciałem taką zacząć, tak? Ale no, rezultatem tutaj no ewidentnie nie. Więc zobaczmy teraz skrzyneczki, może... No, zepsuli mi pokera, więc z automatu go odpuszczam. Skrzynia In Love, niech będzie 5 razy 5800 zł. Przyjmijmy taką bitwę. Oczywiście również przypominam ci o konkursie na skin. Jak chcesz go wygrać, zostaw suba, dzwonę, łapę, górę, pod filmem, komentarz, nie napisz, dąż na Discorda. Użyj kodu CROXY na KSHG-u. Zaś ci pokażę, gdzie go klikasz. O, patrz, jak zaczynamy tutaj M9. No oczywiście można zalogować się z linku z opisu i wtedy kodu oczywiście użyć, bądź oczywiście kliknąć tutaj sobie magiczny zielony plusik, no ale to zaraz ci pokażę. Ale w ogóle, ej, poker jeszcze tutaj jest bot. No to trochę tych botów musiało chyba zostać dodanych. Ale zobaczmy, 5800 generalnie koszt tej bitwy. No mamy my już piątkę tutaj w naszym eku. Ale jeszcze coś mi się fajnego przydało na podbicie, tak? Tutaj moje kiermany. No 500, no okej, no jest to 9 koła, tak? Wchodzi CROXY, oczywiście klika sobie tutaj. Jak jesteś oczywiście osobą pełnoletnią, wybierasz, dajmy na to blika. Jak chcesz sobie blikiem wpłacić, no i tutaj wpiszesz oczywiście kodzik CROXY przez Wajks. Masz wtedy 10% więcej do każdej wpłaty i dwie skrzynki na start za free. A jak z kodem CROXY wpłacasz, gościu, to możesz sobie wziąć udział w takich pięknych dwóch konkursach. Linki oczywiście w przypiętym komentarzu i oczywiście na skinsforfree.pl, więc zapraszam oczywiście. Generalnie cashback, jaki w tym momencie mamy tutaj, to jest 4 koła, więc już taki solidny cashback. Oczywiście grając na stronie możemy go sobie dobijać. No i oczywiście również możemy sobie wbijać level na KSHG-u. Za te levele też możemy sobie tutaj odbierać nagrody. Ja w tym momencie chyba żadnych nagród do odebrania nie ma. No właśnie, 96 level muszę wbić. Spróbujemy zrobić to na dzisiejszym filmie, chociaż może być trochę ciężko. Ale również oczywiście skrzyneczkę sobie otworzę za free, no bo za levele też możecie sobie codziennie otwierać tak naprawdę daily skrzynki i możecie... taki też ala cashback otrzymywać. Otworzymy sobie za darmo 25 zł. Stary, za frytę codziennie, no to zobacz, przez 4 dni to masz 600 zł. Za darmo. Więc warto oczywiście sobie tutaj z tego skorzystać. Uważam, że jest to bardzo spoko system i chyba żadna inna strona czegoś takiego nie ma, a bardzo mi się to generalnie podoba. Dobra, tworzymy bitwę, no zobaczmy sobie od razu te boty, jakie tutaj właśnie zostały dodane na stronie, tylko... Co ja chcę w ogóle zaryskać, czy chcę tylko Casehawka? Nie no, wrzućmy sobie trzy te Golden Dragony. Tworzymy taką bitwę i właśnie, ja chcę zobaczyć sobie, jak tutaj wygląda teraz sprawa z botami. No mamy bota i samu, tutaj delikatnie chyba awatar został nawet zmieniony. Mamy Nitro i właśnie mamy tego Jorge, Giorgio. Ja będę na niego Giorgio mówił, okej? Okay? Możemy tak to uznać? Myślę, że możemy. I tutaj bot poker, okej, okay, no. Najwyższy win rate ma właśnie ten poker. Najniższy o dziwo ten Giorgio. No tutaj i samu, ale i samu to już od dawna jest, tak? A wrzućmy sobie teraz bota Nitro i zobaczmy, jak tutaj nam pójdzie. Zobaczmy. Trzy takie skrzyneczki. Koszt prawie 6000 zł, więc zobaczmy. Nie no, to stary, to są ja, naprawdę. Kolejny odcinek, drugi odcinek z rzędu. Trafiam Hola. Jak nie ze skrzynki, chyba z pokera go trafiłem. No to teraz, stary, z Golden Dragona. No to jest niepojęte. Zobacz, i z tej bitwy, dzień dobry, bang bang, 20 ile? 23 tysiące złotych. Fantastycznie, tutaj coś się chyba znowu zepsuło. Dobra, 22,5 tysiące, no fantastycznie, naprawdę. No dzisiaj, znaczy no nawet nie dzisiaj, tylko dwa ostatnie filmy, to naprawdę jest, no, gigastong, stary. 40 koła na naszym balansie. No otwórzmy tą skrzynię poker, no ja wiem, że ona jest zepsuta, no zepsuli mi ją, naprawdę, 10%.
na profit w tej skrzyni, to było coś, czego potrzebowałem, a pan Kejsak mi tutaj to zepsuł. No nie podoba mi się to naprawdę. To jest jedyna, znaczy jedna z dwóch chyba tak naprawdę zmian, które na Kejsaku mi się nie spodobały przez jakby cały ten okres, co Kejsaka nagrywam, tak? Więc kurczę, wydaje mi się, że overall naprawdę to chyba dobrze świadczy, tak? Że tylko dwie rzeczy mi się spodobały, bo ja generalnie trochę jestem wybredny, tak? Jeśli chodzi o skrzynki, ale tak to naprawdę wszystko super, no ale no dlaczego? Dlaczego zostało to zmienione? Patrz, wbiliśmy level! Mówiłem, że mój cel na dzisiejszy film to wbić level. No i ten level wbiłem. I zobaczmy teraz za ten 96 level, ile właśnie dostaniemy tak naprawdę za ten level. 2200! To rozumiesz, stary? No i dzień dobry, 2226 zł do naszego salda. Totalnie za frytę, stary. Totalnie za frytę. No i oczywiście możemy te daily skrzynki też otwierać, nie? No bo mówię, to jest naprawdę super generalnie system i bardzo mi się podoba ten taki, no taki trochę lojalnościowy trochę, nie? No to spróbujmy może teraz 4 te skrzyneczki Kejsok, no jest to wydatek 10 tysięcy złotych, więc no dość spory. Losowy bot i zobaczmy, no i znowu tutaj Nitro. Zobaczmy, czy drugi raz tutaj nasza styczność z tym botem również okaże się zwycięska. Pierwszy Case Hawk, skeleton, więc dwójeczka to będzie. Nawet 3,5, okej, jeszcze jedna też się za 2400. Jest flip dla nas, też jest no, dwa koła, okej, nie będzie. Jeszcze jedna, no tutaj jest Gungnir do trafienia, więc może kiedyś tutaj Gungnira się uda trafić. Styczny Case Hawk, no ale póki co, no niestety się to przedsięwzięcie nie udało. No ale bitwę wygrywamy, ale czy to będzie w ogóle plus? No jest tam, no nie można mówić, że nie, bo dwa koła, tak? Więc, no generalnie, pęgi w balansie dosyć sporo. Ja bym zjechał teraz, wiesz, na styczny Case Hawk i no taki jeden złoty strzał, stary. Jeden strzał na koniec tego filmu, 12 tysięcy złotych. Zostaw tu ją ci łapę w górę, jak tego nie zrobisz, stary, bo, no nie wiem, no, no wirtualnie ci, stary, naprawdę coś zrobię. Jest Tiger tu w Karambit. Okej, okay, spoko. Jeszcze raz nie będzie. No, ja tutaj muszę spróbować. No, jakbym nie spróbował trafić tego Gungnira, tej Dragon Lorki, no to nie byłbym sobą. 6 tysięcy, no tutaj niestety bardzo duży minus. Zobaczmy, jak będzie teraz. Czy to skrzynia coś jeszcze tutaj jakoś zaskoczy mnie? No, jest to fajny profit. W tym momencie 26 koła na naszym balansie. Zróbmy ostatnią bitwę na dzisiejszym filmie i to będzie tak naprawdę chyba wszystko, nie? Bo też nie można przedobrzeć, stary. Pamiętaj, że trzeba grać odpowiedzialnie, tak? Bo to jest najważniejsza sprawa. Rzucamy skrzynię Snurti, rzucamy Dragon, Golden Dragona, no tak, i skrzynki Case Hawk. W sztukach, no i będzie 3, żeby tutaj równiutko było. Pan prowadzący mówiąc coś o graniu odpowiedzialnie i robiąc ostatnią bitwę, no prawie all-in za 20 koła. No, nie powtarzajcie, tylko domu, tak. Zobaczmy, 10 skrzynek. Snurti na pierwszy ogień, fejdy tutaj Shadow Jury, 1000 zł. Minimalna strata, względem oczywiście tego Good Knife'a. Tutaj Good Knife teraz dla nas, to jest przewaga wtedy dla nas. I skrzyniczka Snurti po raz kolejny, po raz trzeci niestety tutaj, no bardzo słabiutko. Najsłabszy drop póki co i ostatnia tutaj za trzy... Nie! 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 Patrz, nie! To się nie dzieje, stary! Patrz co! A ja powiedziałem, że mój cel to jest trafić Gungnira z tej skrzynki, ale... ale... No poleciał Gungnir na bitwie, no ale... No nie, to jeszcze Butterfly... To nie miało tak wyglądać, stary. To nie miało tak wyglądać. Ja nie mogę. Gumi za 50 tysięcy. To mogłem być ja. Czemu tu nie ma underdoga? Znaczy i tak bym tego underdoga nie wrzucił, tak? Ja nie mogę. Ale mogłem na coś rzucić, wiesz, winę, że no, był underdog, ale nie wrzuciłem, tak? Nie no, ja naprawdę nie wiem, co się wydarzyło. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się na następnym filmie. I co? Nie.